Dzień dobry. Ja jestem Pascal, a to... Ja będę srać za 5 godzin. Najgorszy pączek świata. Siemanko. Dzisiaj jem przerażająco dużą ilość pączków. Jak na jedną osobę do spożycia. I... będę próbował je dzisiaj. I będę oceniał je, który z najtańszych pączków będzie najlepszy. Są to dość tanie pączki, najtańsze jakie mogłem znaleźć, jakie były dostępne w sklepie. I dzięki mnie będziecie wiedzieć, którego pączka sobie kupić. Nie są wszystkie takie same, bo nie było wszędzie na przykład takiego zwyklaka z pudrem. Mamy 4 sklepy. Tu jest Lidl, tu jest Carrefour, tu jest Auchan. I Biedronka. Nie było innych w ogóle w Biedronce pączków. Nie lubię też Biedronki, tak? Więc jeśli Biedronce dam najgorszą ocenę, to wiecie dlatego, że jestem biased. Ruchan. Tak. Auchan. Nie, nie zaczynamy od Biedronki. Pascal, 1,60 m? Nie, to jest podwyższone. Tutaj mam taką dziurę, że mogę patrz. Winny się tłumaczy? Nie. Ktoś, kogo obarczają winą, musi się tłumaczyć. Zaczniemy od Auchana. Patrzcie na to. Cross-section dość dobrze wygląda. Nie wygląda za sucho, nie wygląda jakby miał się rozciapać. Teraz taste test. Co to ma być? No. Następne 2 godziny będziecie tylko widzieć, jak przeżuwam. Czy on jest u smaku coli? Daję mu jak na razie takie 5, co nie? Ale później wrócę jeszcze do nich. Patrzcie, mam herbatę. Winter D. Morda wyczyszczona. Wygląda sucho. Sucho klates. Też się zgadzam. No taki donut przecięty w pół. Ten jest taki zwyklaczek, co nie? Z wyglądu jak na razie 3 na 10. To musi być niezręczne. Ktoś się zastanawiał, jaki mam kształt zębów. W skrócie, mam krzywe zęby. Wydaje mi się, że kolowy był lepszy. Ja bym dał mu 4 na 10, a kolowego bym podskoczył 5,5. Dobry, ni to zły, ale bardziej zły niż dobry. W ogóle dzisiaj pewnie po tym streamie będę miał wąsy pełne białego proszku i będę wyglądać, jakbym się urwał z Miami. Proszę mnie nie zgłaszać żadnym wyższym instancjom. Patrzcie. Jest trochę dżemiku. Ale nadal wygląda sucho. A ten jest z marmoladą chyba? Zaraz zobaczymy. Ciasto to ciasto, sam pączek w sobie. Makowo jakbym, nie wiem, jakbym gryzł trochę papier ścierny, ale taki gładki, jeden z tych tysiączków, czy na przykład 1500 gramatury, co nie? Taki, jest taki suchy, ciągnący, ale nie jest drapiący. O, a to wierszyk wymyśliłem. Suchy, ciągnący, ale nie drapiący. 5. Pascal, normalnie doktor. Jestem impostor. Mam taką maskotkę. Może być to zielony roommate i wtedy on sejdzie, a ja... dead. Stoi. Ale niezadowalający. Patrz, jaki duży. On jest jak... raz, dwa, trzy kciuki. O! Au! Ła! No tak średnio wygląda, bym powiedział. Taki duży, a tyle dżemików sobie, to tak... Tego dżemu se spróbuję. Wow! Spójrzcie, ile tego dżemu walnęli. Widzicie? To nawet mój kot tak mało by nie nasrał. I to jest toffee, ale jeszcze takie słabe toffee. 3,5. Bo lukier... dobre. Powiem tak, graliśmy w Amogus tą osobą i ta osoba, jeśli mnie ogląda, to dobrze wie, kim jest. Jeśli mnie nie ogląda, to dobrze, że mnie nie ogląda. I pierwsza rzecz to była taka, że jak ktoś zabrał tej osobie kolor, to się darła, że nie będziemy grać, bo to jest kolor tej osoby. A drugie, że...
przywaliła się do młodego, co nie, a do brata, o to, żeby nie kłamał, grając w Amugusa. Że to było, dlaczego kłamiesz? Nie lubię, jak kłamiesz! Dlaczego ty to robisz? A brat odpowiedział, bo tak działa ta gra. Przestań, bo tobie niecenzuralne słowo poleciało. I żeby przestał, grając w Amugusa, grze, która polega na kłamaniu. Ale to jest pączek numer 2. Hej, co to Rel? Bo ja jestem kupi stary. Że ta postać z TFT, ta na koniu, wygląda lepiej niż poprzedni, tylko dlatego, że trochę więcej tego budyniu ma. Nie, upieprzyłem spadnę. Ale nadal zjem ze swoich spadni. Muszę przyznać, to jest dobry jest. Trochę suchy, ale w smaku dobry. Co tam, Pepaczu? Chcesz pączka spróbować? Nie chcę. Carrefour waniliowy 6,5. Przechodzimy do ostatniego pączka z Carrefoura. No taki suchy. Która wygląda, jakby miał dziurę w dupie. Ten pączek się wam wypina. Niemiły pączek, minus 1 punkt, dlatego że się wypina. Ostatni Carrefour zwykły donut. 6. 6, tak. Tak bym powiedział. Kiedyś na Islandii, to nie. Piękne góry, ładny asfalt. Pojechaliśmy do Reykjaviku i odwiedziłem jedną małą amerykańską sieciówkę zwaną Dunkin' Donuts. I te donaty były tak suche, że też szkoda gadać. Dunkin' Donuts, duży DK, tuż po samym Donkey Kongu. Dunkin' DD, Double D, D-O-Double D, to nie? Snoop Dodd. Czyścimy wszystkie rury. Patrzcie na to. To jest pączek z Biedrony. Ej, no boję się, że pączek z Biedrony będzie mi najbardziej smakować, gdzie ja Biedrony nie cierpię. O-o. Kto lubi Biedronę, ten bije żonę. To jest różany? Tak, to jest różany, a ja uwielbiam różany. Z lukrem i kandyzowaną pomarańczą. A to był najtańszy jedyny, jaki był. Tak więc nie wiem, czemu ludzie go nie brali wcześniej. Nie da się zepsuć pączka różanego z lukrem i skandyzowaną pomarańczą, co nie? Tak myślałem kiedyś. A Biedrona jednak zepsuła go. Pączek sam w sobie jest taki suchy, ale jednocześnie zamaślany. Jest taki maślany w smaku, jakby się kostkę masła ugryzło. Ale jest suchy. Kontrowersyjna opinia. Różany i marmolada to mój ostatni wybór. Wolę jakieś dzikie Raffaello. Powiem tak. Każdy ma prawo do błędów. Może ty kiedyś swój zrozumiesz. Sześć. 6,2. Tak. O. To już jest lepszy pączek, co nie? Pascal jest zmiennokształtny. Jestem. Jak się zmieniam w żabę, to wyglądam tak. Wracaj. Siedź tu. Czekajcie chwilę. O. To jest dobre. To jest dobre. Jaka ocena tego hama? 8. 8 na 10. To był dość dobry z Lidla. Taki zwykły marmoladowy. O. Tiramisus. Okej, dobra. Jest takie gorzkie. Niedobre jakieś. Smakuje tak jak kocie szczyny śmierdzą. No nie, może przesadziłem trochę. Jak byłem młodszy, to kiedyś jeździłem na hurtownię na Biału i tam śmierdziało takim właśnie tym smakiem. Muszę wziąć kosz. Nie myślałem, że będzie potrzebny. Coś dobrego. Wydaje mi się, że będzie smaczny. Jezus, nagle słyszałem... A to kot się myje. Myślałem, że ktoś mi pączki wpieprza. Jakbym umiał płakać,
To bym się rozpłakał. Tak dobry. Dam temu 9. Ten pączek był najdroższy, kosztował około 4 zł, 3 coś. Jedno jest pewne. Jest najgorszy pączek na świecie. Bo najlepszym pączkiem ogłoszonym przez tu mnie jest właśnie nasz liofilizowany kolega. Gratulacje. Jak zwykły różany to solidna 9, to jest takie 9,1. Że i tego bym zjadł, i tamtego bym zjadł. Ale ten przynajmniej czuło się jakąś jakość. Jakbym zjadł takiego dobrego pączka z pączkarni, aniżeli takiego pączka z Lidla. Jeśli to ma jakiś sens. Tak więc ten ma 9/1. Gratulacje, pączku. Wygrałeś nagrodę dobrze zrobionej roboty. To ja was żegnam, dzięki wszystkim. Życzę miłego dnia. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostawcie lajka, suba, komentarz. Ja jestem Pascal, a to był zaszczyt. Do widzenia.